Hej, cześć! Z tej strony Paulina i witam się z Wami ponownie na moim kanale, na którym opowiadam Wam m.in. o moim odchudzaniu, bo w przeciągu ostatniego półtora roku schudłam 50 kg. Jedna ważna rzecz na wstępie, ja nie jestem specjalistą z zakresu odchudzania, nie jestem przede wszystkim dietetykiem, ani nie jestem lekarzem. Wszystkie informacje, które tutaj możecie wyłuskać z mojego kanału, to jest po prostu moje prywatne, osobiste doświadczenie. Jeżeli coś z tego jest dla Was przydatne, to super. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o trzech rzeczach, których żałuję, że nie wiedziałam wcześniej, przed odchudzaniem. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Rzecz numer jeden. Chyba mój najgorszy błąd, jaki popełniałam latami, po prostu latami. Wykluczanie produktów. Wykluczanie grup produktowych. Z czym Wam się kojarzy dieta? Z jakimiś restrykcjami najprawdopodobniej. Nie wolno jeść chleba, nie wolno jeść masła, nie wolno jeść chipsów albo słodyczy. Prawda? No właśnie. I ja też tak funkcjonowałam latami. Wydawało mi się, że muszę z czegoś zrezygnować, żeby schudnąć. Okazało się, że jest absolutnie inaczej. Jest po prostu odwrotnie. Nie muszę rezygnować z niczego i nie rezygnując z żadnych grup produktów, schudłam 50 kg. Zajęło mi to półtora roku. To nie jest tak, że to odchudzanie to jest raz, dwa, trzy, nie będę jeść ziemniaków i schudnę 50 kilo. No właśnie nie. Raczej jest tak, że będę jeść te ziemniaki i będę chudła sobie kilogram, 2 kg, ale w perspektywie czasu schudnę 50-60 kg. Chudniemy nie od tego, że wyeliminujemy ziemniaki. Chudniemy nie od tego, że nie będziemy jeść masła. Chudniemy od deficytu kalorycznego. A deficyt kaloryczny to taka sytuacja, kiedy spalamy więcej niż dostarczamy. I te kalorie możemy dostarczać zarówno z ziemniaków i słodyczy, jak i z sałatek i piersi kurczaka. To nie ma znaczenia. Oczywiście zdrowsza jest dieta nieprzetworzona, bogata w warzywa, owoce. Absolutnie się z tym zgadzam. Ale wydaje mi się teraz z mojego doświadczenia, że eliminowanie na przykład chleba albo ziemniaków doprowadzało mnie tylko do tego, że ja w pewnym momencie tak bardzo łaknęłam tych produktów, że rzucałam się na nie i miałam znowu napad jakiegoś kompulsywnego objadania się czy podjadania między posiłkami. A troszeczkę chlebka no nikomu nie zaszkodzi. Przecież ja nie jem chleba, no ale troszeczkę sobie tam ugryzę. I później jedna kanapeczka, druga, piąta, szósta. O, no nie udało się, moja dieta się nie udała, rzucam ją w cholerę i już nic nie ma znaczenia, te diety są nie dla mnie, a ja jestem beznadziejna. Tak funkcjonowałam latami. Teraz wiem, że mogę jeść chleb, wiem, że mogę jeść ziemniaki, wiem, że mogę jeść makarony, wiem, że mogę jeść masło, tłuszcz, mięso, no wszystko. Wszystko, na co mam ochotę. Jeżeli ja to lubię, jeżeli mi to smakuje, to ja mogę to zjeść i nadal chudnąć. I powiem Wam tak, ja na swojej diecie jestem, powiedzmy, półtora roku z przerwami, bo to też jest bardzo istotne, że półtora roku z przerwami i ja w tym czasie jadłam popcorn, nachosy, torty, makarony, chleb praktycznie jem codziennie, ziemniaki również. I schudłam. I schudłam i jest super. I czuję się szczęśliwa, czuję, że jem te produkty, które lubię, czuję, że nie ograniczam sobie niczego, czuję, że nie jestem, wiecie, takim wrzodem na dupie dla mojej rodziny, która po prostu cały czas musiałaby myśleć, o, Paulina nie je chleba, no to chleba nie możemy mieć w domu, no bo Paulinę będziemy kusić. Nie, nie, nie. Moja rodzina, mój chłopak jedzą normalne produkty, ja też jem normalne produkty, tylko po prostu staram się dobierać te produkty tak, żeby mi pasowały do mojego odchudzania. I tyle. Także możecie się zdziwić. O Jezu, jak to? No to ty jesz chleb i chudniesz? No, tak. Po prostu. Moja dieta to jest taki, powiedzmy, model, w cudzysłowie oczywiście, przecież ja tego nie liczę, 80/20. 80% to są produkty pełnowartościowe, zdrowe, nieprzetworzone, a 20% to są tak zwane produkty rekreacyjne. To może być jakiś knoppers, to może być jakieś ciasto, to mogą być chipsy. Chodzi o to, żeby moja dieta nie uprzykrzała mi życia. Po prostu. Ja chcę jeść normalnie, ja chcę jeść przy okazji też zdrowo, ale też fajnie. Ale jeżeli mam na coś ochotę, to sobie to zjem.
wprowadzam, wplatam te rzeczy w moje odżywianie tak, żeby one mi nie dominowały tego mojego odżywiania. One mają po prostu być dodatkiem do mojego odżywiania. A moja dieta i moje odchudzanie nie może zdominować mojego życia. Oj nie. Działo się tak wiele razy, działo się tak latami i ja latami te diety porzucałam. I ja latami to odchudzanie porzucałam, bo po prostu byłam tak zmęczona, byłam tak sfrustrowana, że wszystko szło w kąt. Także to jest moja rada tak naprawdę numer jeden, jeżeli oczywiście chcecie z niej skorzystać, żeby nie wykluczać grup produktowych. Jeżeli nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych, to starajmy się jeść po prostu zbilansowane, dobre posiłki. Rzecz numer dwa. Jak to ugryźć? Jakby Wam to przekazać? Rzecz numer dwa jest następująca. Odchudzanie nie zmieni Waszej sylwetki. I co mam przez to na myśli? Mam na myśli budowę ciała. Oczywiście odchudzanie spowoduje, że z dużego ciała zrobi się mniejsze ciało, ale nie wpłynie to na budowę naszego ciała, na budowę naszej sylwetki. Jeżeli z natury po prostu mamy szerokie ramiona, a wąskie biodra, to odchudzanie nie będzie tutaj miało wpływu. Wy będziecie mniejsi, ale nadal ramiona będą szersze niż biodra. Jeżeli mamy odwrotną sytuację, na przykład duże uda, duże biodra, dużą pupę, a bardzo wąskie ramionka, to odchudzanie oczywiście zmniejszy nas objętościowo, ale nadal budowa ciała zostanie taka, jaka jest. Jeżeli chodzi o moje odchudzanie, to ja na przykład miałam sytuację taką, że ja chudłam równomiernie, powiedzmy, z całego ciała. Bardzo dużo spadło mi z okolic brzucha, bo ta tkanka tłuszczowa w brzuchu mi się mocno gromadziła, ale ja od zawsze wiedziałam, że mam wąską talię i to się nie zmieniło. Za to mam potężne kończyny. Ręce, nogi, łydki. To jest miejsce, gdzie ja po prostu no, jestem większa, tak? Tak? Taką mam budowę ciała i tutaj nic z tym nie zrobię. I powiem Wam tak, ja schudłam, ale moje ręce i moje łydki nadal są duże. One są proporcjonalnie oczywiście dużo mniejsze niż były wcześniej, ale nadal są duże. Powiem Wam szczerze, ja teraz ważąc 76 kg, czasami 78, no ta waga się waha oczywiście, nosząc spodnie rozmiar 42, nie kupię kozaków. Nie ma opcji. Nie kupię kozaków, bo ja się nie dopnę w łydce. I tutaj no, nie ma bata na mnie. Po prostu nie. Taką mam budowę ciała. I wiecie, ja schudłam bardzo dużo. I te uda też i łydki się zmniejszyły. Ale moja budowa ciała nie jest inna. Jest cały czas taka sama, tylko że jestem mniejsza. Tak samo mam z bluzkami i rękawami. Są takie bluzki, są takie kroje, w których ja po prostu wyglądam no niedobrze, powiem Wam to szczerze. Są czasami takie bluzki, że wiecie, mocno opinają ręce. I są osoby, które mają te kończyny takie szczuplutkie, a ja nie. Wąska talia i takie dwie paróweczki z boku. Nic z tym nie zrobię, no tak mam. Jeżeli chodzi o proporcje naszego ciała, to oczywiście możemy wpływać na proporcje naszego ciała w zakresie takich możliwości, powiedzmy, naszej genetyki, bo z genami się nic nie zrobi. No, jeżeli tak się ułożyły geny, to tak już będzie. I tutaj na przykład bardzo przydatny jest trening siłowy. W momencie, kiedy na przykład mamy bardzo malutkie, wąskie biodra i małe, wąskie nogi, za to szersze ramiona, no to możemy pozwolić sobie na trening siłowy, żeby właśnie rozbudować dolną partię ciała, żeby nasza sylwetka była proporcjonalna. To samo w drugą stronę. Jeżeli mamy na przykład mocnej budowy nogi, ale bardzo leciutkie, wiotkie rączki i ramiona, to też możemy popracować właśnie siłowo na ramiona, na plecy, żeby ta nasza sylwetka wyglądała po prostu bardziej proporcjonalnie. Ale gena nie wydłubiesz, no nie ma opcji po prostu. Jak się takie geny ma, to się już takie będzie miało. Jedyne co, to można po prostu siebie zaakceptować, kochać i robić wszystko, żeby być szczęśliwym. Bo to jest jedyne ciało, jakie będziemy mieć. Rzecz numer 3, którą chciałabym wiedzieć przed odchudzaniem, a nie wiedziałam i popłynęłam. Naprawdę popłynęłam w tango. Jak byłam osobą z otyłością trzeciego stopnia, to bardzo ciężko było mi kupować ubrania. Nie było w normalnych sklepach sieciowych ubrań dla mnie. Nawet w H&M-ie ta taka sekcja, powiedzmy, plus size,
no kompletnie nie odpowiadała moim proporcjom, nie odpowiadała mojej budowie ciała, więc miałam gigantyczny problem z kupowaniem ubrań. Jak zaczęłam chudnąć, jak zaczęła się już taka moja prawdziwa redukcja i powiedzmy ze spodni rozmiar 52 zeszłam do spodni 50, 48, to zaczęłam kupować dużo. Tak się podjarałam, byłam taka szczęśliwa, czułam taką wolność w wyborze tych ubrań, że po prostu popłynęłam. Kupowałam dużo, kupowałam, już mogłam wejść też do innych sklepów, więc ta moja ekscytacja była większa. Bardzo się z tego powodu cieszyłam i zaczęłam kupować. Tylko że kurczę, ta moja redukcja trwała dalej. I powiem Wam, że niektóre ubrania to ja może nosiłam miesiąc, może dwa i chwila, moment i one były za duże. Przykład? Ten sweter. Kupiłam go właśnie w takim momencie, kiedy ważyłam powiedzmy, no nie wiem, 120-115 kg i on był na mnie dobry. Był taki troszeczkę oversize'owy, ale był dobry. No i teraz jest za duży. Jest dużo za duży, ale ja go uwielbiam, więc akurat on został. Przy czym na przykład spodnie albo jakieś takie powiedzmy bluzki przy ciele, no to zaliczyły albo Vinted, albo PCK, albo je komuś oddałam. Wydałam bardzo dużo pieniędzy na ubrania, w których praktycznie w ogóle nie chodziłam. Więc moja taka rada, jeżeli mogę sobie pozwolić na to, żeby dać Wam jakieś rady, to okej, kupcie sobie ciuchy do chodzenia po prostu, żeby mieć w czym chodzić, no bo wiadomo, nikt nie chce chodzić w za dużych, szczególnie jeżeli się troszeczkę już schudło. Ale jeżeli macie w planach na przykład większą redukcję, to może warto jest te pieniądze zaoszczędzić i po prostu pozwolić sobie na fajniejsze zakupy już później, kiedy to nasze ciało będzie powiedzmy takie, do jakiego dążyliśmy. Ja mam bardzo dużo w swojej szafie ubrań, które są na mnie za duże. Mam w swojej szafie bardzo dużo ubrań, które no teraz już są takie powiedzmy workowate na mnie. Część z nich planuję zanieść do krawcowej, żeby troszeczkę przerobić. Część z nich nie ma opcji, żeby przerobić, no bo po prostu mają taki krój i już. Gdybym teraz podejmowała tą decyzję, gdybym teraz na przykład zaczynała się odchudzać, no to na pewno nie wydałabym takich pieniędzy w trakcie odchudzania, wiecie, w tym procesie odchudzania, na ubrania. Na pewno nie. Szkoda kasy mi po prostu by było. Teraz, kiedy już ważę 70 parę kilogramów, to znowu bym chciała coś sobie kupić nowego, no bo już jestem powiedzmy w tej sylwetce, do jakiej gdzieś tam dążyłam. No ale sobie myślę, Boże, Paulina, ty żeś wydała tyle pieniędzy wtedy, to nie masz teraz pieniędzy, no. No nie kupisz nic, no nie masz pieniędzy. Musisz chodzić w tamtych ubraniach. No a człowiek by chciał takie już bardziej dopasowane może, albo no chociaż w dobrym rozmiarze, a nie za duże. To jest może taka rada. No, każdy może sobie robić, co chce, oczywiście. Zresztą wszystkie moje rady to jest na zasadzie takiej, że wszyscy możemy robić, co chcemy. Ja absolutnie nikogo do niczego nie zmuszam. Ale tak, no żałuję bardzo, że wydałam swojego czasu za dużo pieniędzy na ubrania. No, ale no z drugiej strony byłam taka podjarana. Powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze wspominam ten okres mojego odchudzania. I wbrew pozorom to nie był traumatyczny okres, to nie była żadna trauma dla mnie. Ja naprawdę się cieszyłam z tego, że chudnę. Naprawdę się cieszyłam i było fajnie. I oczywiście jeszcze będę wracała do redukcji, no bo teraz mam nadwagę. Chciałabym docelowo do takiej prawidłowej wagi dojść. Także tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik, taki troszeczkę inny niż wcześniejsze, również przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie, czy Wam się podobał, czy Wam się nie podobał, czy macie jakieś przemyślenia może, a może Wy macie jakieś doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić tutaj w komentarzach z nami. Ja wszystkie komentarze czytam, za wszystkie serdecznie dziękuję. No i tak, jeżeli macie ochotę odwiedzić mnie na Instagramie, gdzie wrzucam swoje jedzenie, takie na co dzień. Wrzucam tam też swoją aktywność i takie trochę, wiecie, życie po schudnięciu tych 50 kg, no to zapraszam Was serdecznie. Instagram to jest super miejsce, tam jestem, wiecie, częściej niż tutaj na YouTubie. Jeżeli macie ochotę obejrzeć jakieś krótkie takie filmiczki na TikToku, to też zapraszam. Ja dopiero zaczęłam tam coś wrzucać, ale może tam też się troszeczkę rozkręcę. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze subskrypcje i łapki w górę. No i fajnie, no.
Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Bye bye. Chyba że coś się w medycynie pozmienia i niedługo będziemy mogli sobie przeszczepiać na przykład świadomość do innego ciała, chociaż to by było mega zwariowane.